Miłoska, nowe windy z głowa, a dzisiaj nagrywamy dwie windy Windpolna Gustawa Morcinka 4. Zapraszam do oglądania. Idziemy na 10. Rok modernizacji 2004. Niestety ta winda lewa, to stoi na 4, to ostatnio, jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, jest nieczynna. Więc stąd też zjedziemy na parter, niestety. To konsamą to teraz jedziemy. Pozdrawiam. Ale trzęsie. Nie, nikt nie było na parter. I teraz słuchajcie, strzałka na dół nie działa. Mam nadzieję, że ktoś nie będzie wsiadać. O, na 9 nikt nie wsiada. Zobaczymy, czy winda przyjedzie z 4 na 5 na 2. Zgarniemy ją na 10 piętro. Aha, jedziemy. Przepraszam, że zatrzymałem pauzę, ale na szczęście przekonałem się, że ta lewa winda działa. Na szczęście. Też tą windą przejedziemy. Trzeba poczekać. No mamy windę. Jest. Udało się. Teraz idziemy lewą windą. Na szczęście, Windpolem. What? Co się dzieje z tym świetlaczem? Jedziemy na 10 piętro. Rok modernizacji 2004. Pozdrawiam, tu Miłoska na windę z Głogowa. Ale trzęsie. Strach czuć. Jakiś złom. MZKS Krobry Głogów. Co to na naklejka na drzwiach? Dobra, jedziemy na 0. Uwaga. Przyjdzie jeszcze jest, ale mam nadzieję, że kiedyś tą lewą windę na Morcinka 4 zmodernizują. Mam nadzieję. Prawdopodobnie na Lichtecha. What? Zobaczcie, co się dzieje z wyświetlaczem. Wow. Co wy robicie? Wow. Dobra. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do następnego bloku. W specjalnym odcinku z dnia wiosny. Jesteśmy na ulicy Armii Krajowej 7 i będziemy jechać jedną windę Roczkowskiej, a drugą będziemy jechać, to jest marka Windpol. Zapraszam do oglądania. Thank you.
Idziemy na 10 piętro. Rok modernizacji 2018. Ale cicho w tej windzie. Pozdrawiam, tu miło z kanału Windy z Głogowa. Łooo, ale trzęsie. Tutaj jest taka duża. Ło. Ale trzęsie. Dobra, załamę tą drugą. O, przyjechała już. O, tu już bardzo stara. Rok modernizacji 2002, ale fajne oświetlenie. Ło, ale trzęsie. Ta winda ma już, słuchajcie, 20 lat. Ło, ale częstwo przed chwilą. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.